Hej, hej, kochani akwaryści. Krótki filmik o tym, co dzieje się u mnie po drastycznym zabiegu, jakim było poniedziałkowe wymienienie podłoża na Manado. O tym już wiecie. Dalej się w temat nie będę zagłębiać, ale powiem wam, jak wygląda sytuacja właśnie po tym zabiegu. Tak jak wam mówiłem na filmiku wczorajszym, moje roślinki, przynajmniej niektóre z nich, dostały bardzo, bardzo w kość, jeżeli chodzi o wymianę podłoża. Z tą wymianą musiało wiązać się zachwianie parametrów wody, co właśnie wpłynęło na roślinki. Tutaj macie tego przykład, żeby nic o długich liściach rozpuszcza się, liście się rozpuszczają. Tak samo było z nurzańcem. Nurzaniec, którego miałem wcześniej na piasku, który rósł całkiem przyzwoicie, gdy został wprowadzony w nowe warunki na podłoże Manado, to też zaczął się rozpuszczać. Trochę go zostało i dzisiaj na próbę dosadziłem kolejną sadzonkę nurzańca, taką jedną dużą i tutaj jedną mniejszą, i właśnie po tej mniejszej sadzonce myślę, że będę mógł dobrze śledzić, jak wygląda proces stabilizowania się u mnie warunków. Tutaj moje mikrozorium, niektóre listki poczerniały, tutaj widać, że nowe listki również się pojawiają, więc niech sobie rośnie. Żabienica, to jak wczoraj mówiłem, wystartowała i pomału, pomału idzie ku dobremu, jeżeli chodzi o tę roślinkę. Tak samo tutaj te mchy, widać po nich, że chce im się w nowych warunkach żyć. O tym dużym mikrozorium nie będę wspominał, bo oprócz jednego brzydkiego listka wszystkie są ładne, zdrowe i tam z tyłu widzicie dużo młodych listków też jest. Tutaj mech stringi most troszkę nam podupadł, ale on już podupadał przed podmianą podłoża. Zobaczymy, jak to będzie z jego wystartowaniem. Tutaj drugi mech widzimy, o, może na zbliżeniu na tym mchu widzimy sporo takich nowych pączków, jakby chciał dalej rosnąć, więc mam nadzieję, że stringi most też ruszy. Alternatea nie wygląda okazale, ale już powoli się prostuje, no i myślę, że też będzie rosła. Bardzo ładnie wygląda bakopa. Na niej ta zmiana warunków, zmiana podłoża w ogóle nie zrobiła wrażenia. Rośnie bardzo ładnie, wyprostowała się szybko, jest gęsta i wygląda bardzo, bardzo fajnie. Cóż jeszcze, oprócz tego nurzanca, którego dzisiaj za symboliczną cenę zakupiłem, dostałem w gratisie, moi drodzy, o, tutaj będzie widać, o, dwa ślimaki świderki, jednego większego tutaj widzicie, mniejszy gdzieś się zakopał w podłożu, trudno go teraz znaleźć. O, Badisek, przywitaj się z widzami. No, nie mogę wyostrzyć. Udało się. I samiczka. Moje piękne rybki. Moi drodzy, tak to wygląda. Myślę, że powoli, powoli to wszystko idzie ku dobremu. Staram się tutaj podawać regularnie trochę potasu, trochę żelaza, trochę azotu, bo podając te składniki, zauważyłem wcześniej, że to akwarium całkiem przyzwoicie funkcjonowało i mam nadzieję, że teraz też tak będzie, że to się wszystko unormuje, no i roślinki nabiorą tego blasku, jaki mieć powinny. No i cóż jeszcze? To już chyba wszystko. Zmierzamy do końca tego filmiku. Powiem może jeszcze o filtrze. Tutaj widzicie, jak pracuje mój mały kubełek. O, widać nalot glon na przedniej szybie. Niech sobie jest, potem to się wyczyści. Albo samo zniknie. To jest kubełek HW
602B, najmniejszy kubełek, chyba jaki jest, może są jeszcze mniejsze, nie wiem, mniejsza z tym. Krótko mówiąc, ten kubełek u mnie robi świetną robotę, czyszczę go praktycznie raz na półtora miesiąca i nie ma problemów z tym, aby przepływ wody był słaby, aby on się zapychał, czy coś z nim się działo. Działa wyśmienicie, filtruje kapitalnie, po prostu kapitalny filtr. Polecam go każdemu do małych zbiorników, nie wiem czy większych niż 30 litrów on sobie poradzi, może i sobie poradzi w jakiejś 45 z małą obsadą, może da radę. U mnie sprawdza się znakomicie do takich zbiorników jak mój, polecam go jak najbardziej. Do zbiorników nieprzerobionych robi naprawdę robotę. Co ja w tym filtrze mam? Mam w nim gąbki, które były w zestawie, chyba tylko jedną usunąłem. Trochę węgla aktywnego, trochę ceramiki, jakąś włókninę, watę filtracyjną, no i stetry, taki w cudzysłowie magiczny produkt, takie kulki z jakiejś włókniny, która podobno bardzo dobrze absorbuje wszelkie mikrozanieczyszczenia. Chyba ona robi robotę, chyba robi swoje, ponieważ wodę mam w akwarium bardzo czystą po tej poniedziałkowej podmianie. Wiadomo, że trochę tego pyłu się tutaj wzbiło w słup wody. Woda nie była zbyt czysta. Filtr w przeciągu nocy wodę całkowicie wykrystalizował, no i ma się to jak ma w tej chwili. Tak to, moi drodzy, wygląda. Myślę, że nurzaniec będzie dla mnie takim wyznacznikiem tego, czy tutaj parametry jakoś się u mnie ustabilizowały, czy też coś jeszcze jest nie tak, jeżeli chodzi o wodę. Jeżeli on się nie będzie rozpuszczał i będzie rósł, to myślę, że to jest dobry znak, bo poprzednio, gdy tak było, akwarium wyglądało całkiem fajnie. Moi drodzy, pozdrawiam serdecznie. Jeżeli zauważę coś nowego, na pewno o tym nakręcę filmik. Pozdrawiam, hej.